Szczęść Boże, coś wam powiem. Czasem o jakimś człowieku mówimy, że jest świętszy od papieża. Trochę z racji jego nadmiernej pobożności, a czasem, żeby odwrócić uwagę od siebie, żeby nie spełniał podstawowych zadań chrześcijańskich. A dzisiaj słyszymy, że uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, ani sługa swego pana. Osiągnięcie poziomu mistrza będzie wystarczające, by samemu doświadczyć szczęścia i dać radość nauczycielowi. Bo wobec słabszych i mniej zdolnych możemy się wywyższać. To już nie jest w porządku, bowiem gardzimy człowiekiem. Prawdę mówiąc, powinniśmy z taką samą krytyką spoglądać na siebie i zadawać pytanie, ile we mnie jest nauki Chrystusa i na ile Jego słowa wypełniam każdego dnia. Bycie mocnym w gębie nie świadczy o mądrości. To spryt, jakaś forma talentu, ale tylko krasomówcza. Jeśli za słowami nie idą czyny, to co to za mądrość? Wielu świętych w czasie modlitwy osobistej otrzymało konkretne wskazania od Pana. W jakiś sposób były to prywatne objawienia, które później przekuwali na życie. Zakładali wspólnoty zakonne, tworzyli reguły, napominali papieży, którzy zaczęli błądzić. Albo po prostu przelewali usłyszane słowa na papier, tworząc w ten sposób wielkie dzieła duchowe i teologiczne. I to jest właśnie dzisiejsza Ewangelia. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Tu nie ma mowy o zdradzaniu jakichś sekretów i wyjawianiu tajemnic. To jest czyste głoszenie Słowa Bożego. Ostatnie dni mówiliśmy o posłaniu, o ewangelizacji, o apostolstwie. Natomiast dzisiejszy fragment przypomina nam o byciu uczniem. I to jest jasno określona droga, którą mamy realizować. Bo słuchając słów Jezusa, uczymy się ich. Będąc przy Nim, poznajemy Go. Łącząc te dwa elementy, upodobniamy się do Niego, a więc stajemy się jak nasz nauczyciel i mistrz. I tu pojawia się problem, bo nie tylko przyjemności nas za to spotkają. Z byciem naśladowcą wiążą się także trudności. Pana nazywają Belzebubem. To na nas będą mówić, że jesteśmy nawiedzeni? W końcu żyjąc wiarą, słowem i przekazaniami, stajemy się znakiem sprzeciwu. Naszą obecność wywołuje w ludziach niechęć. Często może z tego powodu też nam w pracy jest trudniej, bo jest to jakaś forma znęcania się i niszczenia tego, co Boże. Czy jest to jednak powód do zmartwień? Czy mam z tego powodu poddać się i przestać żyć tak, jak podoba się Bogu, by nie zostać odrzuconym przez ludzi? Ewangelia mówi jasno, że nie jesteśmy byle kim. Skoro wróbel nie spada na ziemię bez woli Ojca, to czy nam grozi porażka, jeśli Jego wolę pełnimy? Przyznawanie się do Boga jest największym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek musimy zrealizować. Czasem ono przychodzi z łatwością, a czasem z wielkim oporem. Przyznając się, mamy poświadczenie Jezusa, że jesteśmy Jego ludźmi. Ale zapierając się, tracimy wszystko. Wiara cały czas stawia przed nami wyzwania i wysoko zawiesza poprzeczkę. Po prostu są granice, których nie powinniśmy przekraczać. Nie zaniżać lotów, nawet jeśli to się wydaje być dobrym sposobem na pozyskanie nowych ludzi. Raz obniżone wymagania, będzie później trudno egzekwować, więc nie warto. Wiem o tym, bo nieraz chciałem być fajnym księdzem, a skończyło się to edukacyjną porażką. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.